Będzie niedługo 5 lat w styczniu, kiedy przyszedł do mnie człowiek, przyjechał właśnie swoją drogą z Łap, tutaj z terenu tej diecezji. Wtedy jeszcze posługiwałem jako ksiądz egzorcysta, krótko, 2 lata. W każdym razie powiedział do mnie tak: proszę księdza, mam natchnienie Ducha Świętego, żeby ksiądz zaczął czytać objawienia Maryjne. I zacząłem czytać. Co zrobiła Maryja? Doprowadziła mnie do Słowa Bożego. Kiedyś pewna osoba mnie spytała, dlaczego ksiądz nie mówi o objawieniach Maryjnych. Ja mówię, powiem, kiedy przeanalizujemy Słowo Boże. Największy problem osób tak zwanych marynistów, fatymistów, polega na tym, że właściwie analizują objawienia Maryjne w oderwaniu od Słowa Bożego. Dlatego prędzej czy później kończą we mgle. Bo wszystko, co nie jest wiadome w objawieniach Maryjnych, jest dopowiedziane w Słowie Bożym. To jest bardzo ważna rzecz. To, co mówię, mogę tylko powiedzieć, że no, mam głębokie przekonanie. Nie tylko wiary, ale i tego, co przemodliłem, przeanalizowałem, bo to też trzeba tak powiedzieć, przemodliłem. Bardzo wiele godzin na tym spędziłem. Pierwszą konferencję powiedziałem po 3,5 roku studium. Jestem przekonany, że zacząłem mówić wtedy, kiedy Pan Bóg tego chciał. I kończę mówić też, kiedy Pan Bóg tego chce, bo myślę, że jeżeli nie jest to ostatnia, a myślę, że jest to ostatnia konferencja, generalnie mówię nie, tu się zdecydowałem przyjechać, ponieważ jestem głęboko przekonany, że wkrótce stoimy przed najtrudniejszą decyzją w naszym życiu. To takie, można powiedzieć, słowo wstępne, czy zamiast słowa wstępnego, i myślę, że powolutku możemy już przejść do przedstawienia, które ma nam pomóc tutaj. I teraz myślę, że jest czas tak, żeby... Tak zostawimy, jak? Czy tak? Nie. Zobaczyć drugi kontakt. Może tam się coś zapala. No to tak coś mi... Za tymi drzwiami coś zapalić i będzie dobrze. Myślę, że tak może będzie lepiej. Ja w ogóle trochę przejdę na bok, bo wolę widzieć tam na ekranie niż tutaj w komputerze. Więc plakat mi się bardzo podobał, ale że był taki bardzo groźny, to pomyślałem sobie, że na początek dam taki trochę stonowany obraz, żebyśmy się trochę zrelaksowali i usiedli sobie na ławeczce przed końcem świata. I właśnie dlaczego to na początek? Tytuł jest konferencji Czas Apokalipsy, więc musimy nad tym czasem się zastanowić i wpływem człowieka na ten czas. Otóż jest to moja 13. konferencja i ludzie, którzy mnie obgadują, czy oczerniają, czy plotkują na mój temat, ludzie, którzy w ogromnej większości nie mają pojęcia, o czym mówię, ani nigdy mnie nie oglądali, twierdzą, że mówię o końcu świata. Najśmieszniejsze w tym wszystkim jest, że ani razu w swoich konferencjach nie użyłem tego terminu. Mówię o wszystkim, tylko nie o końcu świata, ponieważ nie jest to termin biblijny. Pismo Święte nie mówi nam nigdzie o końcu świata. Mówi, że będzie nowe niebo i nowa ziemia. Mówi, że przeminie postać tego świata, ale na pewno nie mówi nam o końcu świata w takim rozumieniu właśnie w jakim. Dramat dzisiejszego Kościoła polega na tym, że umarł w nim duch prorocki. Jeżeli rozumiemy proroctwo jako czy zakorzenienie się w Słowie Bożym. Nie mówimy tu o charyzmacie proroctwa. W tym znaczeniu
nadzwyczajnego charyzmatu, ale właśnie duch prorocki zakorzeniony w Słowie Bożym. Że się albo nie sięga do słowa prorockiego, albo się tylko moralizuje, a nie odczytuje się słowa prorockiego, czy w świetle słowa prorockiego znaków czasu. A słowo prorockie należy odczytywać w świetle znaków czasu. Stąd też tytuł Czas Apokalipsy. Dlaczego więc taki zarzut wobec nie? Bo ten zarzut stawiają osoby, które nie analizują Słowa Bożego w świetle znaków czasu, ale za to czytają Nostradamusa, Babę Węgę, Jackowskiego, Klimuszkę. Znają różne przepowiednie. I w ich świetle mają jakieś pojęcie o przyszłości. Tak widzą przyszłość. To jest straszne, że nawet wśród kapłanów są osoby, które postrzegają przyszłość przez przepowiednie jasnowidzów, a nie przez proroctwo biblijne. To jeden z kapłanów powiedział, że straszy apokalipsą, do tego jeszcze nawiążę. A ja odpowiedziałem, ja straszę, ja napisałem apokalipsę, z tego co wiem. Pan Jezus napisał apokalipsę. To jest bardzo ważna rzecz. I jaka jest różnica między proroctwem a jasnowidztwem? Że proroctwo jest dziełem Ducha Świętego, a jasnowidztwo jest w cudzysłowie darem złego ducha. Jak rozróżnić? Prorok mówi o zachowywaniu Bożych przekazań. A odniesienie prorocze tego jest takie, że jak nie będziecie zachowywać Bożych przykazań, to Bóg zapowiada, co człowieka spotka, bo ma wiedzę uprzednią Bóg. Co robi jasnowidz? Mówi, że coś tam się wydarzy w przyszłości, będą jakieś kataklizmy, jakieś wojny, a my, biedni, nic niewinni ludzie, będziemy musieli to przeżywać. Tak zwany fatalizm. Los nasz gdzieś tam w gwiazdach wypisany. Dlatego jasnowidz sobie mówi, usiądźcie sobie na ławeczce i czekajcie na koniec świata założonymi rękoma. A prorocy mówią, nie, nawracajcie się. A te rzeczy nie muszą się wtedy wydarzyć. Nieprzypadkowo wymieniłem ojca Klimuszkę i zostawiam to do Państwa rozeznania. Ale nie sądzę, że tam był Duch Boży. I powiem dlaczego. Po pierwsze dlatego, że ojciec Klimuszko zajmował się parapsychologią. Pisał książki na ten temat. A parapsychologia, wiemy to dobrze, jest zakamuflowaną dziedziną okultyzmu. Dalej, nie odkryłem w tych przepowiedniach, przekazach, odniesienia do Słowa Bożego, wezwania do nawrócenia. Tam odkrywam typowy fatalizm właściwy dla przepowiedni, które słyszę u jasnowidzów. To tak w największym skrócie, ale to zostawiam to do Państwa rozeznania. I to właśnie tak na wstępie odnośnie końca świata. I teraz kolejny zarzut, jaki słyszę, no przecież nikt nie zna dnia ani godziny. Ale czego dnia ani godziny? Inauguracji Królestwa Niebieskiego, Sądu Ostatecznego. W ogóle nie chcę już wchodzić na ten temat, to jest konferencja o Apokalipsie, którą wygłosiłem w księgarni Sursum Corda. Właśnie mówię, że między paruzją Pana Jezusa, pierwszym zmartwychwstaniem, a sądem ostatecznym i inauguracją Królestwa Niebieskiego jest jeszcze era mesjańska. A przed nią jeszcze czas Apokalipsy, proroczy tydzień, w połowie którego zacznie się wielki ucisk. Jednym słowem, tak jak Stary Testament zapowiada czasy mesjańskie, tak samo Nowy Testament znowu zapowiada czasy mesjańskie, powtórnego przyjścia Mesjasza, tym jako Króla Chwały, Króla Sprawiedliwości. Bo Król Wzgardzony był Królem Miłosierdzia. Owszem, nie znamy dnia ani godziny tego ostatniego momentu, tego czasu. Ale nie można powiedzieć w takim razie, nie czytajmy
słów prorockich, nie tylko Apokalipsy, bo nie znamy dnia ani godziny. I to jest straszne, jak wielu wiernych, a nawet kapłanów porusza się dziś we mgle. I powtarza rzeczy, no, niedorzeczne. Następny tekst, jaki widzimy, będzie co będzie. Bracie, siostry, będzie co będzie, to jest typowy fatalizm. Nie mam wpływu na rzeczywistość. Więc po pierwsze, owszem, mamy zaufać Panu Bogu. Mamy być przygotowani na godzinę śmierci, której te godziny nie znamy, chyba że Bóg zechce nam objawić. Ale dał nam też Pan zdolność przewidywania, planowania. I dał nam słowo prorockie. Objawił to, co zechciał i to, co wiedział, że będzie nam konieczne. Dlaczego dałem akurat ten obraz? W nawiązaniu do oblężenia Jerozolimy. Co Pan Jezus powiedział? Powiedział, słuchajcie, jak Jerozolimę oblegną wałem, wyjdźcie. I chrześcijanie wyszli. To był rok 70, kiedy Rzymianie oblegli Jerozolimę. Było to święto Paschy i milion Żydów, tych, którzy nie uwierzyli w Chrystusa, tam się znalazło. I był wyrok na synagogę szatana. Ale wszyscy chrześcijanie wyszli, bo uwierzyli słowu prorockiemu. A gdyby oni, tak jak dzisiejsi chrześcijanie, powiedzieli, będzie co będzie, zginęliby z synagogą szatana. I kiedy w 17 rozdziale Apokalipsy jest powiedziane, mój ludu, wyjdź z nierządnicy, to my mamy to zrobić, tylko w odpowiednim momencie. Bo podzielimy los nierządnicy. Z tego samego powodu będzie ona zniszczona, jak synagoga szatana, a bestie 10 królów ci znienawidzą nierządnicę i pożrą jej ciało. Odnośnie tu słów na początku, co padły. Dlaczego Apokalipsa jest trudnym językiem napisana? Nie dlatego, że Pan Bóg nie mógł prościej czy nie chciał. Pan Bóg by nam mógł bardzo prosto to przedstawić. Kojarzymy z II wojny światowej kod Enigma, tak? Dobrze mówię, Enigma to był ten na bazie języka Apaczów czy Nawajów. Naziści go nie złamali do końca wojny. A więc można było porozumiewać się na podsłuchu. I wróg tego nie rozumiał. I o to chodzi w kodzie Apokalipsy. Bóg mówi do ludzi wierzących w Niego, natchnionych przez Ducha Świętego, którzy ten kod rozumieją. A szatan i jego słudzy tego kodu nie zrozumieją. Czy teraz rozumiemy, dlaczego jest kod Apokalipsy? Dlaczego to jest trudny język? Nie dlatego, że Pan Bóg nie mógł go wprost podać, ale dlatego, że podał to dla swoich ludzi na oczach szatana. I szatan tego nie rozumie. Właśnie. Straszy Apokalipsą. Wezwanie Ewangelii było: troszcie się o Królestwo Boże, a to będzie wam dodane. Ludzie, dla których wiara kończy się na tym, co doczesne, proroctwo i straszenie Apokalipsą. No bo przecież Pan Jezus przyjdzie i zabierze wszystkie ich zabawki. Tak to mniej więcej przedstawił. My nie chcemy życia wiecznego, bo tu nam się żyje dobrze. Nie przychodź, Panie Jezu. Tak jak pierwotny Kościół wołał Maranata, to właśnie problem dzisiejszego Kościoła jest, że nie woła Maranata. I te słowa, które we mszy świętej powtarzają, oczekujemy Twego przyjścia, są w wielu ustach kłamstwem. I te osoby później wychodzą i mówią, straszysz Apokalipsą. Nie ma Maranata. I proszę zobaczyć, z tego samego powodu nie ujawnia nam się tajemnic, nie ujawnia nam się tego, co niebo chce nam objawić. Jaka tajemnica fatymska? Przecież Bóg nam to objawił i nakazał to ujawnić. Proszę zobaczyć, nie będę mówił kto, ale to ludzie Kościoła z tego, co Bóg chciał ujawnić, zrobili tajemnicę. Bóg wcale nie chciał tego ukryć. Powiedział, w tym i w tym czasie proszę to ujawnić. Znamy historię, nie muszę powtarzać. To Kościół zrobił tajemnicę z tego, co Bóg zechciał objawić. Bo to jest takie straszne. Tak.
A Pan Jezus napisał Apokalipsę i mówi: błogosławieni, którzy czytają słowa tej księgi i zachowują je. A ci, co nie czytają, będą przeklęci. Taki jest wniosek. Bo kładę przed Tobą błogosławieństwo albo przekleństwo. Co wybierzesz, to będzie Twoim udziałem. Dlaczego tylu ludzi Kościoła wybiera przekleństwo? Błogosławieni, którzy czytają słowa tej księgi i zachowują je. Czy to nie jest dramat Kościoła? Cały czas jesteśmy w czasie, ponieważ czas to jest samo centrum Bożego objawienia. Czas pierwszego przyjścia i czas drugiego. Pierwszych 5 konferencji powiedziałem na temat proroka Daniela i wykazałem, że Pan Jezus najczęściej się odwołuje wcale nie do proroka Izajasza, ale do proroka Daniela. Wszystkie zapowiedzi męki Pana Jezusa są z proroka Daniela. Tytuł Syna Człowieczego jest z proroka Daniela. Syn Człowieczy musi być zabity. I to jest opisane w proroctwie o 70 tygodniach. Zachęcam do przyjrzenia się tym konferencjom. W 5 konferencjach analizuję całe słowo prorockie proroka Daniela, Jana Starego Testamentu. 13 rozdział dotyczący 2 bestii apokaliptycznych, a także 17. 2 kluczowe historyczne rozdziały Apokalipsy są nie do zrozumienia bez analizy proroka Daniela, zwłaszcza opisu 4 bestii. Opis o 70 tygodniach, bracie, siostry, dzień za rok. Ktoś mówi, a na jakiej podstawie ksiądz tak mówi? A na takiej, że Pan Jezus żądał od faryzeuszy uczonych w piśmie, w zasadzie wiedział, że czasy mesjańskie oni rozeznali, oni oczekiwali w tym czasie. Dlaczego wtedy się tylu fałszywych mesjaszów pojawiło? Właśnie dlatego, że uczeni w piśmie prawidłowo rozeznali, że 70 tygodni oznacza 7 razy 7, 490 lat. I dokładnie od edyktu Artaxerxesa o odbudowie murów miasta Jerozolimy do 27 roku, w którym Pan Jezus został ochrzczony w rzece Jordan naszej ery, mija 69 tygodni. W momencie wejścia Pana Jezusa do rzeki Jordan zaczyna się ostatni proroczy tydzień i tam jest napisane, a w połowie tygodnia pomazaniec będzie zabity i go nie będzie. I tak się stało po 3,5 roku głoszenia Ewangelii, Pan Jezus jest zabity. Czyli znaki mesjańskie, gdyby nie były podane te proroctwo 70 tygodniach, by musiały być w każdym pokoleniu rozeznawane. Ale właśnie w tym czasie Żydzi oczekiwali przyjścia Mesjasza, bo na to im wskazywało to proroctwo 70 tygodniach, które w tym właśnie wydarzeniu tu pokazanym się zrealizowało. A to, że nie przyjęli Pana Jezusa, to jest inny temat i do tego jeszcze też nawiążę. Jeżeli więc jest określony czas pierwszego przyjścia, czy jest więc proroctwo w Nowym Testamencie, które określa czas drugiego przyjścia? Musi być. I mam głębokie przekonanie, że to proroctwo, słynne proroctwo z 2 rozdziału 2 listu do Tesaloniczan o ustąpieniu tego, który go powstrzymuje. Tłumacze, jeżeli nie tłumaczą w duchu prorockim, często tłumaczą bardzo, bardzo źle. Bo można użyć ustąpi, można użyć zabraknie, odejdzie. W różnych tłumaczeniach Biblii sprawdziłem. Ale zawsze fragmenty biblijne należy w kontekście innych fragmentów odczytywać. I w tym kontekście należy odczytać, że Syn Grzechu pojawi się wtedy, kiedy zabraknie tego, kiedy ustąpi ten, który go powstrzymuje.
I ja mogę tylko powiedzieć, że mam głęboką pewność, że to wydarzenie miało miejsce, czy tym wydarzeniem była abdykacja Benedykta XVI. To jest bardzo ciekawe ujęcie, już może wielu zapomniało to wydarzenie, kiedy były wypuszczone gołąbki pokoju i jednego zabiła mewa, a drugiego, nie wiem, czy to jest kruk, czy wrona. W każdym razie no mówią, no tak, to się zdarza w Rzymie, no ale to się nie zdarzało na placu świętego Piotra, a już na pewno nie, jest absolutnym ewenementem, że od razu po wypuszczeniu dwa gołębie zostały przez dwa różne gatunki ptaków zaatakowane. To jest absolutny ewenement. Też taki pewien znak. Mamy dużo tych znaków, ale jeżeli ktoś jest z góry na nie, to tych znaków nie będzie widział. Będzie ich coraz więcej, a tych znaków nie będzie widział. Zgodnie z zasadą, kto ma, temu będzie dodany, a kto nie ma, zabiorą nawet mu to, co wydaje się, że ma. Będzie jak za dni Noego, kiedy wszedł do Arki. Co było typowe dla dni Noego? To, że świat zajmował się, czy życie skupiało się na zabawie i konsumowaniu, inwestowaniu, no to, co jest typowe dla naszej rzeczywistości. Ale coś jeszcze jest ważnego. Świat nie wierzył, że taki styl życia prowadzi do zagłady. Tak dalece nie wierzył, że do Arki weszło tylko kilka osób. Według tradycji, już nie pamiętam którego objawienia, Arka była prawdopodobnie ponad 100 lat budowana. Tak mogło być, tym bardziej, że to jest czas przed potopem, kiedy ludzie żyli po 500, 600 i 900 lat. I z biegiem czasu prawdopodobnie coraz więcej ludzi się zniechęcało. Mijają te lata, nic się nie dzieje. Tam szaleniec odszedł od zmysłów, tak o Panu Jezusie później powiedzą bliscy, kiedy pozostawił warsztat ciesielski, odszedł od zmysłów, jaki tam potop. I na pewno wtedy też byli prorocy, wielu proroków, którzy mówili pokój i bezpieczeństwo. To, co później święty Paweł mówi. Kiedy będą mówić pokój i bezpieczeństwo? Kto? Prorocy. Wtedy nagle przyjdzie zagłada. I tak było za czasów Noego. I bardzo dobrze widzę dzisiaj też ten odsiew. To, co wspomniałem o tej śmierci ducha prorockiego, że kiedy przyjdzie ten czas, ogromna większość z nas nie będzie tego czasu się spodziewać i będzie nieprzygotowana. Tutaj odniosę się do przypowieści o pannach roztropnych i nieroztropnych. Kto ma otwarte oczy na znaki czasów, jest panną roztropną, który ma oliwę przygotowaną. I tak jak Noe wszedł do Arki, tak samo panny roztropne weszły do domu weselnego, a nieroztropne nie weszły. Zgodnie z tym objawieniem, jak woda podchodziła już do domów, biegli do tej Arki, ale drzwi były już zamknięte. Kiedy będą trzy dni ciemności, ci, co w to nie uwierzyli, też będą się dobijać do drzwi, ale my tych drzwi mamy nie otwierać. Historia ludzi lubi się powtarzać, ja to tak mocno zobaczyłem. Dlatego Pan Jezus powiedział, będzie jak za dni Noego, kiedy wszedł do Arki i jak za dni Lota, kiedy wyszedł z Sodomy, 17 rozdział Ewangelii świętego Łukasza, przepraszam. A teraz zobaczymy, kto był najbardziej ślepy na znaki czasów. Pan Jezus powiedział, przewodnicy ślepi to byli arcykapłani i uczeni w piśmie. Bracia i siostry w Chrystusie Panu i oni ukrzyżowali Syna Bożego, głowę Kościoła. I mam głębokie przekonanie, że najbardziej ślepi przed powtórnym przyjściem Pana Jezusa będą ludzie właśnie tego stanu społecznego i że głównie oni przyczynią się do ukrzyżowania mistycznego
ciała Chrystusa do Golgoty Kościoła. Przemienienie na górze Tabor znamy jako takie doświadczenie, no fajnie było, dobrze nam tu być. Ale często pomijamy bardzo ważny szczegół, że Mojżesz reprezentuje prawo, a Eliasz proroków, ale że dyskutuje z nimi, Pan Jezus rozmawia. On jest pośrodku, bo on jest wypełnieniem prawa i proroków. Skoro on jest wypełnieniem prawa i proroków, to dlaczego uczeni w Piśmie, którzy te prawo i proroków znali najlepiej, ukrzyżowali Pana Jezusa, nie rozpoznali? Bo oni patrzyli na to przez swoją ludzką soczewkę. Jeżeli nie demoniczną. Przez swoją interpretację, która była tak wypaczyła Słowo Boże, że nijak nie mogła być przypasowana do postaci Pana Jezusa, do Słowa Bożego. Talmud. Początek Talmudu jest z Babilonii, dlatego pierwsza bestia w ogóle to jest Babilonia z czterech bestii. To był kraj astrologów, okultystów. I tutaj są początki Talmudu babilońskiego. Także faryzeizmu. I proszę zobaczyć, Roberto de Mattei napisał, że dziś jest talmudyzacja Ewangelii. Powszechna apostazja nie będzie wyrzeczeniem się wiary. Powszechne odstępstwo jest lepszym słowem. Ale będzie pójściem za inną Ewangelią. I w imię tej innej Ewangelii prawdziwy Kościół będzie prześladowany. I ukrzyżowany tak jak synagoga szatana, opierając się na Talmudzie, ukrzyżowała Słowo Boże. Przechodzimy do konsekwencji wydarzeń, jak mamy w tytule Polska, Kościół, Świat. Zaczniemy od Polski jako narodu wybranego, bo tak to rozumiemy. Trochę inna sytuacja była w Starym Przymierzu, ponieważ naród wybrany i Kościół to było niejako jedno, synagoga. I były inne narody. Teraz Polska jako naród wybrany nie stanowi całego Kościoła, więc mamy do czynienia Kościół, w tym Kościele naród wybrany i świat, dziedziniec pogan. I teraz my mamy być iskrą dla narodów. Ten slajd jest prowokacyjny celowo, bo chcę na jednym konkretnym przykładzie pokazać i spytać się, czy my jesteśmy iskrą dla narodów i czy to w ten sposób, jak tutaj na zamieszczonym obrazku, będziemy iskrą dla narodów. Ja myślę, że nie. Myślę, że nie taki Kościół będzie ewangelizował narody. I nie w ten sposób. Jesteśmy tlejącym się knotkiem. To jest moja obserwacja. I uważam dlatego, że będziemy oczyszczeni. Boleśnie oczyszczeni, żeby stać się iskrą dla narodów. To jest moja obawa. Wręcz przekonanie. Mogę się mylić, ale tak myślę. Naród wybrany, zanim wypełniał misję Bożą, był wzywany do nawrócenia, a kiedy się nie nawracał, był oczyszczany przez inne narody, a później była kara na inne narody. A, bo święta Teresa nam powiedziała, że my odpokutowaliśmy za swoje grzechy. Może za historyczne odpokutowaliśmy. Niemcy jeszcze odpokutują za historyczne grzechy. USA odpokutuje za historyczne grzechy. Ich jeszcze żadne nieszczęście nie spotkały. Ale Bóg nie ma względu na osoby. Bóg swojego Syna nie oszczędził. Dlaczego miałby jakiś naród albo pokolenie wyłączyć ze swej sprawiedliwości? Ile nagrzeszyliśmy, tyle
odpokutujemy, jak ktoś się pyta, jakie to będzie oczyszczenie. Właśnie w tym jest rzecz. Boża sprawiedliwość. Więc moja myśl jest taka, że zanim przyjdzie apokalipsa, to sekwencja wydarzeń dlatego jest taka, że będzie oczyszczenie Polski, później schizma w Kościele, fałszywy pokój, w czasie którego będzie ucisk prawdziwego Kościoła i następnie nagle przyjdzie zagłada, czyli trzecia wojna światowa i kataklizmy, które doprowadzą do trzech dni ciemności i później będzie już nowe niebo i nowa ziemia. Na zobrazowanie tego wybrałem ten fragment, można sobie sięgnąć, to jest pierwsza wizja z księgi proroka Zachariasza. Wśród mirtów stoją jeźdźcy, no i ten anioł się pyta, czy tutaj właśnie rozmawia z Zachariaszem, pyta się, czy rozumiesz. Zachariasz mówi, no nie, ale ty, Panie, wiesz. No ci jeźdźcy obeszli ziemię, wszędzie panuje pokój. I wtedy odzywa się sam Pan, mówi, tak, panuje pokój, po tym, jak narody wymierzyły karę dla mojego narodu, ale wymierzyły za dużą karę. I ja teraz zemszczę się na narodach. Proszę zobaczyć, to jest dokładnie ta sekwencja. Naród wybrany, ukarany. Fałszywy pokój, w czasie którego panuje niewola, to w czasie niewola babilońska i później kara na narody i uwolnienie narodu wybranego może wrócić do swojej ojczyzny. I tutaj właśnie oczyszczenie Polski, kara za grzechy, Polska iskrą dla narodów, schizma w Kościele dająca ten czas fałszywego pokoju, prześladowanie Kościoła, nagła zagłada i właśnie uwolnienie, ale to już nowe niebo i nowa ziemia. Tak to w tym momencie widzę. Jeżeli początek proroczego tygodnia byłby w abdykacji Benedykta XVI, no to mam przekonanie, że żyjemy w połowie proroczego tygodnia. Pierwsza osoba, która do mnie przyszła i mówi, księże, nie rozumiem, nikt mi nie może wyjaśnić, o co chodzi, to w czwartym roku się wydarzy. Więc ja mówię, no to tylko tak to można wytłumaczyć. I sobotnia Ewangelia znowu mi tutaj przypomniała to. 3 lata był szukany owoc, na drzewie nie było go. Bracie, siostry, wstydźcie się Panu, dla mnie rok miłosierdzia jest 4. rokiem. Jeszcze okopię i zobaczę, czy w tym roku będą owoce. Zanim przyjdę jako król sprawiedliwy, jestem królem miłosierdzia. I dla mnie rok miłosierdzia jest rokiem proroczym, który, jeżeli świat i Kościół się nie nawróci, nadejdzie zapowiedziana sprawiedliwość, nadejdzie czas apokalipsy. Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. Czytałem wypowiedź osoby zupełnie niezwiązanej z Kościołem, która rozważała, kto mógłby wprowadzić nowy porządek świata, jaki autorytet. Okazuje się, że jedynym autorytetem zdolnym pogodzić takie konflikty jak między Putinem i Obamą, między islamem i chrześcijaństwem i wiele innych, jest tylko jeden. Jedyny autorytet zdolny to uczynić jest w Rzymie. Jest nim papież. Pamiętamy zakończenie zimnej wojny. Wiemy, kto doprowadził do pogodzenia dwóch wielkich supermocarstw. Gorbaczowa, Reagana. I to jest dla mnie bardzo ważna informacja, dla nas bardzo ważna informacja. Sięgając, czy do tego jeszcze wrócę, kiedy prorok Daniel ma wizję 4 bestii apokaliptycznych, mówi, że 4. Królestwo, Imperium Rzymskie, będzie aż do przyjścia Pana Jezusa. I właśnie w 2 pierwszych konferencjach analizuje, gdzie jest to Królestwo, to Imperium Rzymskie. I od razu tutaj dementuje jakiekolwiek wiązanie bestii apokaliptycznej z islamem. To jest wielkie zwiedzenie. Czy islam
jak to powiedział świętej pamięci ksiądz Samort, to szatan? Tak. Ale nie bestia apokaliptyczna. To wynika z analizy. A do tego jeszcze wrócę. W każdym razie wszystkie oczy są skierowane właśnie na Rzym. Bo bez Rzymu nie ma nowego porządku świata. A czy tak będzie, to zawsze właśnie mówię, wydarzenia to nam pokażą. I tu mamy objawienie Matki Bożej w La Salette. Znamy te zdanie. No jest to zdanie po pierwsze zatwierdzone przez Kościół, po drugie komentujące Słowo Boże. Maryja nie mówi nam nic, czego nie powiedział wcześniej Pan Jezus. Że nierządnica zasiądzie na siedmiu wzgórzach chociażby. I zobaczmy, Rzym straci wiarę. A więc nie stanie się siedzibą antychrysta, bo tam komuniści wejdą, muzułmanie wejdą, ale dlatego, że straci wiarę. Dlaczego my poruszamy się we mgle, skoro tak mamy jasno powiedziane przez niebo? Rzym to co? To stolica apostolska. Nie mieszkańcy. Czym się różnią mieszkańcy Rzymu od Łomży, Białegostoku, Honolulu? Rzym. Stolica Petrowa straci wiarę. Mieliśmy w historii papieży, no, niemoralnie żyjących, ale wiary. Bramy piekielne go nie przemogą. A jednak na końcu ma stracić wiarę. Jak myślicie, dlaczego Benedykt XVI przed swoim ustąpieniem ogłosił właśnie róg wiary? Czy to nie wskazówka? Czy Syn Człowieczy zastanie wiary na ziemi, gdy przyjdzie? I tu mamy wydarzenia apokaliptyczne. I to mówię w konferencji Apokalipsa w świetle Ewangelii Dziejów Apostolskich, że Pan Jezus zapowiada nam podział Kościoła, oddzielenie konkolu od pszenicy, tak samo jak stało się to w czasie Jego pierwszego przyjścia. Pan Jezus i apostołowie przeżyli dramat prześladowania ze strony swoich braci, synagogi. Pan Jezus powiedział: na was spadnie kara za krew, na tym pokoleniu dokona się pomsta na krwi proroków. Bo kąkol pszenica rośnie do żniwa i w synagodze od początku kąkol pszenica rosły do żniwa. I prorocy, ta pszenica Boża, byli prześladowani. Nie inaczej jest w Kościele. Ludzie zapominają, że Kościół jest wspólnotą ludzi grzeszących i Kościół od początku ma w sobie kąkol, a pierwszym kąkolem był Judasz. I określenie Syn Zatracenia dwukrotnie pojawia się w Nowym Testamencie, na określenie Judasza i na określenie Antychrysta. A więc nie szukajmy go poza Kościołem. Owszem, są dwa wcielenia Antychrysta. Powiedziałem, jest to Piłat i Kajfasz czasów ostatecznych. Piłat też jest potrzebny. A do tego jeszcze dojdziemy. Bramy piekielnego nie przemogą. Czy Pana Jezusa przemogły bramy piekielne? Nie. Ale czy to znaczy, że nie był ukrzyżowany? Był ukrzyżowany. Bramy piekielnego nie przemogą. Ale czy to znaczy, że wszyscy przyjęli Pana Jezusa? Nie. Część przyjęła, część nie przyjęła. I powiedział: wykluczą was z synagogi, będą was prześladować, myśląc, że oddają cześć Bogu. I tak było. Dzieje apostolskie o tym mówią. I arcykapłanów uczonych w Piśmie Święty Szczepan Kamienowany powiedział: wy wciąż sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu. A Pan Jezus powiedział: wy diabła macie za ojca.
A my to wszystko rozmiękczamy dzisiaj. Starsi bracia, bracia odłączeni, bracia kosmici. I do czego to nas doprowadzi? No bracia, bracia, ale nie możemy. Przyszedłem rozłam rzucić na ziemię, a niepokój. Nie ma pokoju w kłamstwie. Pokój może być tylko w przyjęciu jedynej prawdy. I Kościół, do tego wrócę jeszcze zdanie, ale teraz powiem. Nadeszły kody baranka, jego małżonka jest gotowa i powiedziałem, jak się to dokona. Najpierw oddzieli Pan Bóg kąkol od pszenicy, nierządnicy od niewiasty. Niewiasta będzie musiała opuścić nierządnicę. I kto, ostatni rozdział Apokalipsy, kto święty, niech się uświęci, w wielkim ucisku właśnie, kto nieprawy, niech dopełni miarę nieprawości. To nierządnica będzie. Wszystko mamy kawę na ławę, powiedziane. Po której stronie staniemy? Ostatnio analizowałem bardzo proste sprawy po kolei, zanim dojdę tutaj do tego, co napisane. Gdzie są wilki? W stadzie czy poza stadem? Poza stadem oczywiście. Wilki są poza stadem. A gdzie są wilki w owczych skórach? W stadzie. Nie szukajmy wilków w owczych skórach poza stadem. Świadkowie Jehowi, ktoś tam jeszcze, schizmatycy. Nie. Wilki w owczych skórach są w stadzie. To oni będą głosić nam, czy głoszą, lepiej powiedzieć, inną Ewangelię, a my to mamy rozeznać. Fałszywi prorocy. W Starym Testamencie, gdzie byli fałszywi prorocy? Kim byli? To byli fałszywi prorocy w narodzie wybranym. Nigdzie nie ma, że chodziło kapłani Baala, byli jacyś tam jeszcze, ale fałszywi prorocy to byli wyłącznie ci, którzy wypowiadali się w imię Jahwe. Ale Jahwe powiedział, ale oni kłamią, ja im nie kazałem tego mówić. I dziś jest tak samo. Fałszywi prorocy, wilki w owczych skórach, będą nas zwodzić zębony. I my musimy to rozeznać. I święty Paweł już o tym mówił, wtedy już byli, ale kiedy mowa jest o wielkim odstępstwie, to właśnie widzimy tutaj tę proporcję. Stąd mała trzutka, mała trzutko, zostanie mała trzutka. Właśnie dlatego, że taka będzie presja. Będzie podani ogromnej presji. Powiedziałem, największe działo, jakie przeciwko nam się wytoczy, będzie z posłuszeństwa. I to wkrótce nas czeka. A my będziemy musieli powiedzieć, trzeba słuchać bardziej Boga niż ludzi. Szykujmy się na ten moment, bo to będzie najtrudniejszy moment. Moment wyjścia z nierządnicy. Kto kim jest, czas pokaże. Nie jest tutaj moim zamiarem wytykać palcami. Jeżeli kto, jakiś tam mówię, takie są znaki czasu, takie wydarzenia prawdopodobnie nas czekają i mamy rozeznawać. Wygląda jak baranek, a przemawia jak smok. To trzeba przetłumaczyć. Wygląda jak Chrystus, a przemawia jak szatan. Czyli pomowie. Po tym rzędzie głosił na Ewangelii poznamy. Bo baranek jest, symbolizuje Chrystusa, a smok w Apokalipsie symbolizuje szatana. Bardzo ważny przekaz. Jeżeli wilki w owczych skórach są w stadzie, to gdzie jest baranek? W środku stada. A więc pod latarnią najciemniej. Czy wiemy, co to jest? Pamiętamy. To jest fragment klipu zapowiadającego styczniowe papieskie intencje, gdzie właśnie słyszymy, że wszyscy jesteśmy braćmi tego samego Boga. To z racji stworzenia, tak, ale nie z racji odkupienia. Przez grzech przestaliśmy być synami Bożymi,
a w Chrystusie stajemy się adoptowanymi dziećmi Bożymi. Więc to jest takie zdanie, do którego nie można się przyczepić, no bo przecież jesteśmy. I to jest właśnie niebezpieczne. Dwuznaczność. Zwiedzenie, jakiego jesteśmy świadkami, polega przede wszystkim na dwuznaczności. I to jest tego przykład. I teraz tutaj jest jakby podwójny grzech w tym fragmencie. Najpierw przeciwko pierwszemu przykazaniu dekalogu. Nie będziesz miał bogów cudzych obok mnie. Przede mną. I to jest pierwszy. A drugi jest jeszcze gorszy. Jest odrzucenie Jezusa Chrystusa jako jedynego Zbawiciela. Nie ma krzyża. Jezus Chrystus jest jedyną drogą, a tą drogą jest krzyż. Jeżeli wszystkie drogi prowadzą do Boga, krzyż musi być usunięty i został usunięty. To powiedziałem w konferencji Nowy Rzymski Panteon. Znaku, będzie Chrystus w Nowym Panteonie, ale nie będzie to Chrystus Ewangelii. Nie będzie to jedyny Zbawiciel świata i tu jest tego bardzo jasny dowód. Kiedy pierwszy raz Pan Jezus przyszedł na świat? W czasie panowania Cezara Augusta, Pax Augusta albo Pax Romana panował. Kiedy drugi raz przyjdzie Pan Jezus? Przyjdzie w czasie Pax Antichriste. I zmiecie tchnieniem swoich ust ten fałszywy pokój. I tak nagle przyjdzie na nich zagłada. To jest ta druga połowa tygodnia, żeby nam się dopełnił ten tydzień. Ja to mówię trzy nagle. Abdykacja była szokiem. Zbliżamy się do drugiego tąpnięcia, a później jeszcze jest to trzecie, ale to trzecie uwolni nas z wielkiego ucisku. Tak, takie mam przekonanie. Mogę się mylić. We wszystkim mogę się mylić. Ale im dłużej o tym mówię, myślę, czytam, tym bardziej mam przekonanie. To jest właśnie to, co mówię w tych konferencjach. To jest płacząca statua wolności. Nieprzypadkowo, ponieważ myślę, że Wielki Babilon to Stany Zjednoczone. I teraz troszeczkę po kolei dlaczego. No bo tu właśnie troszeczkę musimy sięgnąć do tej historii, o której mówię szczególnie w dwóch pierwszych konferencjach. Mianowicie pierwszą bestią, która wychodzi z morza, z otchłani, jest Babilonia. Drugą bestią jest Medopersja. Trzecia bestia, pantera o czterech głowach, jest to Imperium Aleksandra Macedońskiego podzielone na cztery królestwa. To świat helenistyczny i później czwarta bestia z żelaza. To jest ciekawe, ponieważ ta bestia ma miedziane pazury. Otóż wojsko Aleksandra Macedońskiego miało miedzianą broń i zbroję, a rzymska żelazną. Także bardzo, bardzo precyzyjne jest proroctwo. I ta bestia z żelaza, czyli Imperium Rzymskie, na jej głowie wyrasta 10 rogów. Oczywiście w proroctwie, w wypełnieniu się zawsze będzie jakiś nawet minimalny margines błędu, ale nikt lepszego nic na razie nie wymyślił i wydaje się, że ten trop najwłaściwszy jest, otóż Imperium Zachodnio-Rzymskie upadło, a na jego trupie powstaje dokładnie 10 germańskich królestw. W tej konferencji nawet pokazuję monety władców bite w tych poszczególnych królestwach. I inny mały róg, inny, czyli wskazuje na specyfikę tego królestwa. Inny mały róg jakby usuwa trzy rogi, zajmuje ich miejsce i wyrasta ponad te rogi.
537 rok powstaje państwo kościelne, inny róg, ponieważ ma charakter polityczno-religijny i usuwa trzy rogi, trzech heretyckich ariańskich królów, wtedy pamiętamy herezję arianizmu, wandalów, herulów i ostrogotów. Stąd tiara papieska, trzy korony. Dzisiaj jest dorobiona taka teologiczna interpretacja, natomiast trzy korony były nakładane na znak zwycięstwa nad tymi trzema królami, stąd tiara. Jak ktoś nie wiedział, no to może być w lekkim szoku, no ale taka jest historia, to akurat moje zamiłowanie. Przed seminarium miałem iść na historię, ale że musiałem odejść z domu, czy uciekłem z domu, można powiedzieć, to znalazłem się w seminarium, czego nigdy nie żałowałem. W każdym razie, co jest dalej? Dalej, proszę zauważyć, powstaje Święte Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego, które trwa aż do nowożytności, kontynuacja Imperium Rzymskiego. I cesarz uzurpuje sobie władzę nad pozostałymi królami. Ale też chce być głową kościoła, jak to było w Bizancjum chociażby. Czy u boskich cesarzy. Papież się temu przeciwstawia i mówi, że on jako władza religijna ma być nad cesarzem i królami. Tę wojnę wysyturę wygrywało papiestwo, ponieważ to papieże koronowali cesarzy. Aż do momentu, w którym Napoleon wyjmuje z rąk papieża, będącego w niewoli, koronę i sam siebie koronuje. Można powiedzieć ogólnie, że zachodnia Europa, czy współczesna Unia Europejska są właśnie kontynuacją Imperium Rzymskiego. Pokazywałem podboje kolonialne, dążenia Hitlera czy Napoleona do odbudowy tego imperium. Na ten wątek mało kto wskazuje. W każdym razie, kto dzisiaj kieruje, kto wyrasta z jednego z 10 królów anglosaskich, oczywiście imperium amerykańskie, militarnie, politycznie, ekonomicznie, to ono dzisiaj rządzi Europą. A nie rządnica ujeżdża bestię. Rzym? Waszyngton? Bruksela? Zastanowiliście się, bracia, siostry, kto ostatnio otrzymał pokojowe nagrody Nobla, które na pewno nie rozdaje Duch Święty? Unia Europejska i prezydent najbardziej pokojowego kraju świata, Stanów Zjednoczonych. Dlatego płacze Statua Wolności. Dlaczego chcę zwrócić uwagę na tę postać szczególnie? Bo mam obawy, które może wkrótce się rozwieją, a może najbliższy czas potwierdzi. Wszystko się teraz będzie rozstrzygać w Stanach. Nie pamiętam, bo to chyba z La Salette jest objawienie. Proszę mnie poprawić, jeżeli jest tam, że babka Antychrysta urodziła się w 1896 roku. Można sobie sprawdzić. Ja pomijałem tę datę, a tam sobie napisane, ale życie mnie nauczyło, że diabeł tkwi w szczegółach. Informacja Boża też tkwi w szczegółach. Myślę sobie, bo w pewnym momencie, to niedawno, 2 tygodnie temu, pomyślałem, no musi być coś z tą informacją. Sobie posprawdzałem najpierw jedną osobę, właśnie myślę sobie, a zobaczę tutaj. Najpierw dotarłem do informacji, że babcia od strony taty, Baracka Husseina Obamy, urodziła się w 1895 roku, a następnie jedna osoba mi sprawdziła, weszła w genealogię, że
Jest to data niepewna. Jest to prawdopodobny czas urodzenia prezydenta Stanów Zjednoczonych. To jest taka jedna ciekawostka. No, druga jest ta, że Hussein Obama, dziadek Obamy, był muzułmaninem, sunnitą, tym radykalnym. Jego ojciec też, ale później został chrześcijaninem, nie pamiętam już metodystą, w każdym razie protestantem i potem ateistą, marksistą. Miał trzy żony, Obama był z pierwszej chyba żony. Na Hawajach poznał studentkę Żydówkę. A wiemy, że pochodzenie u Żydów jest po mamie. I co ma być, co jest co takie, ma być właściwe dla ewentualnego zwodziciela? No to, że objawi się dla trzech religii monoteistycznych jako ich człowiek, jako muzułmanin, chrześcijanin i Żyd. I Obama świetnie spełnia te trzy kryteria. Jeszcze wracając do tego, dlaczego obok trzech religii monoteistycznych właśnie Budda się pojawia. Przecież tyle jest innych religii. A więc dlatego, że to buddyzm daje podstawę do przedstawienia Antychrysta jako Mesjasza końca czasów oczekiwanego przez wszystkie trzy religie monoteistyczne. Otóż buddyści wierzą, że tak zwani awatarzy, to takie bardzo popularne tak dzisiaj słowo, odwieczny Brahman wciela się w poszczególnych etapach historii, czasu, w różnych kulturach, w mistrzach duchowych, którzy uczą konkretnych ludzi duchowości. Budda, Krishna, Mahomet, Mojżesz, Jezus. I że ma przyjść awatar końca czasów, martryja, może też ktoś słyszał to słowo, martryja końca czasów, awatar końca czasów, oczekiwany przez chrześcijan jako Jezus Chrystus, powtórnie przychodzący, przez Żydów jako oczekiwany Mesjasz i przez Islam, bodajże jako Mahdi, już nie pamiętam dobrze, ale o to chodzi właśnie. Co więcej z ciekawego, Barak Bama, to już rabini zinterpretowali, po hebrajsku znaczy błyskawica z góry. I mówi Pan Jezus, widzę szatana spadającego jak błyskawica z góry. I tak jak od wschodu aż po zachód słońca, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Barack Obama wychował się w islamskiej rodzinie zastępczej, z tego co wiem, w Indonezji, na Dalekim Wschodzie, a wylądował na Dzikim Zachodzie, tak, jako prezydent Stanów Zjednoczonych. Idźmy dalej. W proroctwie Daniela jest powiedziane, że nie będzie czcił ulubieńca kobiet, co najbardziej właściwa interpretacja jest problem homoseksualizmu. I pomijając fakt, czy jest tej orientacji, czy nie jest tak, to nie chcę, bo nie mam pewności, nie mogę powiedzieć, ale choć na pewno sprzyja bardzo wyraźnie. Tak, to nie ulega wątpliwości. Teraz będzie czcił Boga twierdz. No to wiadomo, Boga wojny. Ale jak się bliżej dokopie, no to Allah, to w ogóle El hebrajskie, czy Al arabskie oznacza ten rdzeń, Bóg. Ale wcale nie musi oznaczać prawdziwego Boga. I Allah, z tego co wiem, był, zanim jeszcze Mahomet zrobił tą mieszankę, czyli trochę wziął ze Starego Testamentu, trochę z Nowego, trochę tam wziął z tej swojej religii, trochę z rzekomych objawień. To, co jest z tych rzekomych objawień Archanioła Gabriela, no to stanowi podstawę tego wszystkiego, co ten jeden autor napisał jako szatańskie wersety. Dlatego tam jest wymieszane Słowo Boże ze Słowem Niebożym. Dlatego jedni mówią, że to jest religia pokoju, a drudzy mówią, że to są szatańskie wersety. Jedni i drudzy mają rację. Ale wiemy, że prawdziwy pokój może być tylko tam, gdzie nie ma szatańskich wersetów.
A więc Allah był Bogiem twierdz. No i tu dochodzimy znowu do Nagrody Nobla, tak, do wielkiego obrońcy pokoju Stanów Zjednoczonych. W wojnach w XX wieku i na początku XXI zginęło już bodajże, czytałem, 60 milionów ludzi prowadzonych w imię pokoju i demokracji. Bez komentarza. 17 rozdział Apokalipsy. A bestie 10 królów znienawidzą nierządnicę i pożrą jej ciało. Dlaczego w tylu też przepowiedniach jest, że Rzym będzie zniszczony? No właśnie z tego samego powodu, co Jerozolima, za ukrzyżowanie Pana Jezusa, Rzym będzie zniszczony jako siedziba nierządnicy za ukrzyżowanie mistycznego ciała Chrystusa. Kajfasz, rękoma Rzymian, synagoga szatana rękoma Rzymian ukrzyżowała Pana Jezusa, a Pan Jezus posłużył się Rzymianami, żeby zniszczyć synagogę szatana. Nierządnicą jeżdża bestia i będzie prześladować niewiastę, ale Pan Bóg pobudzi bestię i 10 królów, żeby zniszczyli nierządnicę, spustoszyli, pożarli jej ciało. Zobaczcie, bracia i siostry, jakie to jest logiczne. I jeszcze raz powtarzam, jak historia właśnie lubi się powtarzać. W tym momencie obserwuję w Kościele wszelkie przejawy tego, co miało miejsce między Panem Jezusem, konfliktu, jaki był między Panem Jezusem a faryzeuszami i arcykapłanami, faryzeuszami uczonymi w piśmie. Widzę, że narasta ten konflikt i zmierza właśnie ku temu ukrzyżowaniu. Takie jest moje wrażenie. Tak jak mówię, mówię to niedogmatycznie, każdy sobie wyciągnie wnioski. Jednak najważniejsze właśnie przesłanie jest takie, żeby Pan Jezus powiedział tak, bądźcie zimni albo gorący. Dzisiaj mamy kościół letni. Większość schowała głowę w piasek, ale przychodzi moment, że będą musieli z tego piasku głowę wyjąć i pójść w lewo albo w prawo. Bądźcie zimni albo gorący. Bóg nienawidzi letnich i czas apokalipsy jest czas wyeliminowania letniości. Będą tylko albo zimni, albo gorący. A mała czutka wskazuje na to, że prawdopodobnie większość letnich jednak znajdzie się po niewłaściwej stronie. Nadeszły gody baranka, jego oblubienica jest gotowa. Tak jak powiedziałem, w dwóch etapach to się wydarzy. Ktoś mnie zapytał, jak się przygotować, jak przeżyć apokalipsę, bo się pojawiają zapasy, robić to, tamto, tutaj. Ja powiedziałem, apokalipsę należy przeżyć po Bożemu. To jest najlepsza gwarancja przeżycia apokalipsy. Jak przeżyć? Przede wszystkim, jaka jest wola Boża? Kto ma zginąć od miecza, zginie od miecza. Kto ma pójść do niewoli, pójdzie do niewoli. A kto ma pójść na pustynię, pójdzie na pustynię. Mamy się po ludzku przygotować, ale mamy być świadomi, że jeżeli Bóg będzie chciał, bym dał świadectwo wiary, to mam wyjść z piwnicy i dać świadectwo wiary. Na to mamy się szykować. I tutaj właśnie prorok Eliasz jest najlepszą figurą niewiasty. Dlaczego? Pamiętamy, na 3,5 roku został wstrzymany deszcz w Izraelu za grzechy narodu i Pan Bóg przygotował miejsce dla proroka Daniela u wdowy w Syrepcie Sadońskiej i pokarm dla niego z miary mąki i miary oliwy. I proszę porównać. Niewiasta, która ma skrzydła orła, ucieka na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane od Boga i gdzie będzie żywiona czas i połowę czasu. To samo, co prorok Daniel. Wszystko. Czas się zgadza. Wszystko. Historia lubi się powtarzać i mamy to zapewnienie. I ostatni już slajd. Jest to pierwszy rozdział pierwszej Księgi Machabejskiej. Absolutnie konieczny do przeanalizowania. Otóż heleniści w Jerozolimie, kim oni byli? Byli to Żydzi, którzy nie chcieli żyć zgodnie z prawem Bożym.
ale wcale nie zamierzali powiedzieć: my nie jesteśmy Żydami. I udali się do króla Antiocha IV, żeby zgodził się, by żyli niezgodnie z prawami przodków. Bo nie byli z tego świata, bo byli prześladowani za to wszędzie. I król się na to zgodził. A kiedy prawowierni Żydzi temu się sprzeciwiali, Antioch wydał drugi dekret. I zaczyna się 3,5 roku największego prześladowania Żydów w historii. 3,5 roku. Znamy już tę liczbę. Antioch IV Epifanes jest figurą Antychrysta. Jest tym małym rokiem. O tym nie mówiłem, ale to jest konferencja z proroka Daniela. My nie jesteśmy z tego świata, a nam powiedziano aggiornamento, wyjdźcie na świat. Ale zamiast głosić Ewangelię, my przyjęliśmy ducha tego świata. O to chodziło dla Pawła VI. Dym piekielny wdarł się do kościoła. My mamy nie być z tego świata, a my staliśmy się jak Żydzi heleniści. I oni udają się do króla, żeby usprawiedliwić grzech. To dzieje się na naszych oczach. To mówiłem w konferencji Idea fałszywego miłosierdzia. Z idei miłosierdzia zrobiono nam ideę tolerancji. Mamy nie dyskryminować, nie rzucać kamieniami, czyli nie napominać bratersko, bo będzie to wyrazem języka nienawiści i homofobii. Już najprościej i prościej nie mogłem tego powiedzieć. Czekajmy więc, jeżeli ten dekret wejdzie w życie, to wkrótce później wejdzie drugi. W imię posłuszeństwa będziemy musieli się zapytać, kogo mamy słuchać bardziej, Boga czy ludzi. Dziękuję.